Hej, z tej strony Seses, witam już w 15 odcinku naszej serii Falloutowej. A w ostatnim udało nam się zobaczyć na niebie, że pojawił się wielki powietrzny statek razem z helikopterami, który należy do Bractwa Stali. Z tego co ja pamiętam, ja tam mówiłem, że oni się chyba udali, tam podlecieli, aż do Diamond City i myślę, że to jest coś, co warto zwiedzić, chyba zresztą tak co opowiadałem w ostatnim odcinku. A między tym a poprzednim nie robiłem w sumie nic. Tutaj jeszcze mogę troszeczkę poeksplorować, zobaczyć czy jeszcze coś znajdę ciekawego. I na pewno tak zrobię. Tak, dla wszystkich naszych towarzyszy to co zbieramy to są śmieci, więc tutaj absolutnie żadnego wyjątku nie ma. Może chyba, że jest jakiś NPC, który jest śmieciarzem, to wtedy wiadomo. Myślę, że my się jakoś dogadamy. A więc tak, co my tu mamy? Kanistry, bierzemy. Z pracownią partnerską na razie nic nie podziałem. No nie widziałem żadnego ekwipunku, który by zastąpił mi tutaj ten szmatek, który noszę. Ale to nic, myślę, że coś się niedługo znajdzie. Na pewno będzie okazja jeszcze coś tam odnaleźć. Okej, okay, dobra, ja tu widzę, że w tej lokacji jest trochę domost do odwiedzenia. Ja myślę, że mogę się tu chwilę pokręcić. Na pewno mi nie zaszkodzi. Oczywiście zrobimy safe scamming, dzięki czemu ja będę się czuł bezpieczniej. Zwiedzając te okolice prawdopodobnie już nigdy by do niej nie wrócę, więc warto może jeszcze troszeczkę tutaj poszukać. Jakieś rzeczy tutaj w skrzynkach. Często są jakieś gazety podobno, które mogą zwiększać skille. Pamiętam, że w New Vegas było coś takiego, że czasowo można było te skille tam czytaniem gazet zwiększać. No ale New Vegas to była gra innego studia w ogóle, tutaj mojego ukochanego Obsidian, więc po Bethesdzie, tak jak uwielbiam, jednocześnie nienawidzę ich gier, tak po Obsidianie, kurde, to tutaj tylko szapoba po prostu dla nich za robienie tak dobrego kontentu. No absolutnie tym ciekawego nie ma, no jestem zawiedziony, to trochę mało powiedziane, ale może gdzieś tutaj na tych obrzeżach coś się będzie znajdowało, może w jakiejś skrzyni. Wieża przekaźnikowa. No przynajmniej mamy doświadczenie. Jest terminal tej wieży, możliwe, że ona ma związek z jakimś questem, o którym jeszcze nie wiem. Stan wieży nieaktywna. Ale mogę wysunąć anteny i zachować odstęp. Dobra, coś uruchomiliśmy. Trochę się odsunę, bo... O, już widzę, że tam coś na nas czeka. Okej, dobra, tam jednego trafiłem po prostu centralnie w głowę, więc super. Okej, czyli zdziczałe kundle już nie stanowią na nas takiego problemu jak wcześniej. Czy zdążę go trafić? A, jeszcze uległ mutacji, niedobrze. Okej, za niego nawet wpadł trochę doświadczenia i lepszy pistolet. 25% do obrażeń i uszkodzenia kończyn kosztem zwiększonego odrzutu. Warto się zastanowić, czy tej broni tutaj później nie ulepszyć. No ciekawe, gdzie on trzymał ten pistolet w ogóle swoją drogą. Tak czułem, że pewnie coś się wydarzy. Nie wiem, czy to było właśnie związane z tym, ale jeśli tak, to okej. Czy ja w tym terminalu mogę coś zrobić? Nie, nie ma. Ale są jakieś sygnały. System cywilnego nadawania alarmowego, sygnał radiowy bandytów i sygnał alarmowy. Co by to oznaczało, że ja widzę te sygnały gdzieś na mapie? Nie, nie widzę. Już byliśmy. Chyba z Bractwem Stali w tym ArcJetcie. Tam widzę czołg, więc jak widzę czołg, to może i... A, one są na radiu. Dobra, to ja w takim razie teraz rozumiem, ja przesłucham tę audycję i może gdzieś trafimy na jakiegoś fajnego questa. Zobaczmy sygnał alarmowy zwykły. I ja nic nie słyszę. Sygnał radiowy bandytów.
Dobra, może ja muszę się poruszać, żeby ten sygnał gdzieś wyłapać. Nie wiem, nie wiem. Ja może muszę być bardzo blisko tego przekaźnika? Chyba nie, chyba że teraz muszę użyć terminala. Sygnał radiowy bandytów. Kurczę. 155 metrów. To nie może być daleko w takim razie. Dobra, a jak się oddalę, czy ja nadal będę miał ten sygnał? Wykryto. Ale ten utracono z kolei. Kurde. To jest mina otąkowa, czyli coś tu się dzieje ewidentnie. Dobra, oczywiście zapisuję grę. Dzisiaj zrobimy sobie taki mały eksplor po prostu po lokacjach. Zobaczymy, co nas ciekawego tu może czekać. Oprócz tutaj tych min odłamkowych, których ja nawet nie widzę. Kolejna mina odłamkowa. Okej, dobra, że mogę użyć łatca, żeby je porozwalać z daleka. No nie powiem, to jest... Okej, tego już nie trafię. Okej, dobra. Tu są pewnie jakieś śmieci, ścieki, lodówka. No nic ciekawego, powiem szczerze. Trzeba uciekać, dobra, udało mi się, ledwo. Tu jest ich coraz więcej. I tak też myślałem, że koniec końców ta pasa, dobra, się skończy. Aha, ja miałem używać w końcu tego. Miałem używać moich jedzeniowych rzeczy. I chyba tak też zacznę robić. Boże. Dobra, uniknąłem tego. A, klikałem tu Q. Szukałem. Idąc tym tropem jakby klasyka, trochę się cykam wchodzić tutaj. Ale tu coś może być. To ewidentnie wygląda. Jest sygnał alarmowy i go wykryto. Okej. Czyli może ktoś oczekuje tutaj na pomoc. Fajnie, fajnie, dobra, dobrze wiedzieć. Ja sobie zrobię print screena. Wygląda to na bardzo fajną miniaturkę. Na przyszłość może się przydać. Ale tu widzę bardzo dużo przedmiotów, które mogą wybuchnąć. Już pierwszy co się rzuca w oczy. Ale ewidentnie ktoś tu sobie pomieszkiwał. Jak to co? No, będę korzystał z tego, no nie? Ale to wygląda na jakiś system... Może jakiegoś wczesnego ostrzegania, cygaro. Może tutaj się znajdował nasz Kellogg kiedyś. Może miał tu jakąś bazę wypadową. Nie wiem, nie wiem. No tutaj tylko jedzeniowe rzeczy tak naprawdę. Jakiś stary pistolet. Wieprzowina z fasolą. Czyli to jednak nie jest to miejsce. Dobra, okej. Ale definitywnie wykryto jakiś sygnał. O! Ja tu odkryłem jakiś safe i tak się składa, że mam też umiejętności, żeby go otworzyć, więc na pewno skorzystam. Ejaj, one są bardziej wymagające. Antyrad z chęcią, mina, no nie umiem tego, z tego korzystać za bardzo, jakby nie mam cierpliwości do zakładania pułapek i wciągania w nich wrogów, szczególnie z taką AI, która jest dość nieprzewidywalna. Okej, ale ja teraz lepiej słyszę ten sygnał, więc możliwe, że się zbliżamy do miejsca, w którym jest on nadawany. Jakąś młodą pluskwę, dobra, pyk. Okej, jedna załatwiona. Nie wiem, czy tak z daleka jest sens w ogóle. Dobra, spróbujmy. Tutaj mam bardzo mało
szans, żeby trafić. Ale jednak, dobrze. Dobrze, dobrze. Chodzę na pewniaczka, a... Ja teraz już jestem tak przewrażliwiony na te wszelkiego rodzaju pułapki. To jest creepy. Ale pojemnika z krwią na pewno nie odmówię. Się przydaje do antyradów. Nie wiem, no nie będę w nich strzelał, ale... Ale aż kusi. Na wszelki wypadek, wiecie jak to jest. A tu leży ktoś martwy. Dobra, szabrownik. Bierzemy jego fanty. No i sprawdzamy, co się dzieje tutaj w tej części miasteczka. Bo chyba to jest miasteczko jakieś, nie wiem, może wojskowe? Jak tu był ten fort? Czy nie wiem, ale widzę, że tu jest dużo skrzynek, dużo fantów. Teoretycznie mogę naprawdę zbierać wszystko i się nic nie stanie, ale staram się raczej wybierać rzeczy. Może później do... Ajajaj, nie trafiłem go, ale Preston na szczęście jest w pobliżu. Tutaj bym raczej nie nurkował. Nie wygląda to zbyt dobrze. Teraz zrobimy parkour. Zobaczymy, czy mi się uda. Udało się, dobra. Tak się kręcę, kurde, kręcę. Fort Hagen, przepompownia. Może z przepompowni tutaj. Akurat to jest stacja, ale... Gdzieś z tego miejsca może coś się dzieje. No już tutaj mi się kojarzy, że chyba tutaj byłem, na to wygląda. Już tutaj się kręciłem. Się rozejrzę, przepompownia. Tutaj, okej. Trwa zapisywanie, świetnie, bo chciałem i tak to zrobić. Aha, i tu zaczynaliśmy, dobra, czyli to... Czyli to jeszcze nie tutaj. Jest uwięziony w bunkrze, okej. No dobrze, ja ci z chęcią pomogę, tylko ja bym chciał wiedzieć, gdzie ty jesteś, jakby w którym bunkrze. Tutaj bunkrów jest pewnie co niemiara. Ołówek biorę, biorę. To jest do amunicji przydatne do tworzenia. Aluminium can, tak, kreda, wszystko bierzemy. Nigdy nie wiadomo. Okej, czyli to już jest nagrane wcześniej, dobra. To ja zmierzę w takim razie w dół, chyba tak jak tu przyszedłem, bo tutaj wtedy szliśmy. Okay. Przyczepy kempingowe takie mają vibe psychotyczny trochę. Już widzę, że są jakieś wrogowie na pewno tutaj. Zobaczę, jak tam moja ulubiona snajperka, która ma fatalne obrażenia. Czy oni już mnie widzą? Chyba już mnie widzą. Dobra. Dwa strzały powinny go załatwić. Super, jeden z głowy. Temu akurat ręka jakoś wisi dziwnie. Pewnie jakiś bóg, ale mamy pieska. No piesek świetnie. Ten perk, który mu dodaje... Okej, tu jest ich dużo, całkiem. On ich świetnie zatrzymuje, kurde, super, super sprawa. No i kolejny ołówek, no. Super, super, super. I powiem trochę, już dawno nie grałem w Fallouta, tutaj próbowałem troszeczkę innych rzeczy w międzyczasie, żeby się przygotować może do jakichś innych serii. I tutaj już mam zainstalowanego Skyrima, a dzisiaj jeszcze zakupiłem sobie jedną nową gierkę, z której też chyba będę chciał zrobić serię, ale jeszcze nie powiem, jaka ona jest.
Ale zakładam, że biorąc pod uwagę moją niecierpliwość i to, że lubię zmieniać gry, w które gram, to pewnie niedługo się dowiecie. Niedługo to będzie wiadome. To jest prezent mojej narzeczonej, więc mega mnie cieszy. Okay, ja już słyszę kolejnych przyjemniaczków. Się ustawiłem tutaj. Dobrze. Dobrze, że ja mogę... O kurde, to jest świecący gul. Dobra, spróbuję... Dobra, spróbuję go może... O Boże, ile on ma... On jest zdecydowanie potężniejszy niż ja myślałem chyba. Złapiesz go dobrze, daliśmy radę, kurde, dużo ekspa z niego było, dużo ekspa. Nikt od nas tutaj nie padł. Właściwie muszę przyznać, że... kurde, ci towarzysze zadają całkiem dużo obrażenia nawet. Więc... Cenny lekki combat shotgun, tak, wszystko wezmę. Przy stanowisku chemicznym stworzę sobie... prochy nie, użytkowe i te naboje moje ulubione. Trochę ich będzie, jeszcze dostanę expa za to. Super. Czekam na te nowe levele, żeby się pojawiły. Dobra, czyli chyba główny przeciwnik w tej lokacji został już wyeliminowany. Mam nadzieję, że jakiś tam mutant czy coś innego się nie pojawi. To jest dobra okazja, żebym i ja sobie tutaj poszperał. Może tu jest gdzieś ukryty, może tu jest gdzieś ten bunkier, o którym on mówi. Zaraz włączę tą transmisję, aczkolwiek kusi mnie, żeby jednak odkryć, gdzie to... O, tu jest bardzo trudny. Ale nikogo nie widzę. Okay, tego się pozbyłem widocznie z daleka, ale tu... A, są poukrywane, dobra. Spróbuję to zrobić po cichu. Okej. Ale go nie mogłem trafić. Dobra, nie są jakieś mega ciężkie, mega przerażające, więc spoko, ale trzeba na nie uważać. Nie chciałem pograć z pieskiem. Oni go załatwią? Załatwią go sami. Nawet nie musiałem, specjalnie nie strzelałem, żeby zobaczyć, jak sobie Preston z nim poradzi. O. Jest i safe, i jest i terminal. A jak już mówiłem, nasz komandos nie jest komputerowcem. Tylko raczej użytkownikiem. Yes. Klucz do przyczepy Phil Green. Super, super. Czyli to jest tutaj. I tu ciekawe, jakie nas skarby czekają w takim razie. No. Ulala. Czy to są z rdzeń fuzyjny i go na pewno chcę? Nie, tego akurat nie chciałem. Tego nie chciałem, ja chciałem właśnie ten rdzeń fuzyjny raczej wyjąć niż przeszukaj. T51, nie wiem czy mam, czy nie mam tego, ale wezmę to wszystko. Najwyżej sobie pomaluję. O, to było creepy, że on się porusza. Dobra, okej. Okay. Naboje do strzelby wezmę, a tutaj torba sportowa i też jakieś fanty. No. Trochę więcej oczekiwałem. Nie powiem. Czy mogę coś ugotować? Coś jest do zrobienia, więc ja tutaj, wiadomo, dla expa wszystko. Akurat z gotowania nie ma jakoś mega dużo doświadczenia.
I mamy poziom, no i elegancko. A tu już chyba nic więcej, żeberka Yao Guai, o, 15... plus 15 do odporności na obrażenia, to jest warte rozważenia w takim razie też. A, dobra. Zobaczmy w takim razie, co ta gra ma teraz do zaoferowania pod względem levelowania. Tajemniczy nieznajomy. Kuszące. Towar z odzysku. I większa ilość amunicji. Albo więcej pojemników. I psa bojowego też mogą ulepszyć. No dobra, zobaczmy, co jest dalej. Tu już burmistrza sobie wykaraskałem. W ogóle to jest chyba to drzewko charyzmy. Bardzo mocno w to poszedłem, bardzo mocno. Wyceluj bronią zwierzę słabsze od ciebie i zyskaj szansę na okiełznanie go. To byłoby ciekawe. Tu już nie mam, ale tu mam wystarczająco punktów tutaj w percepcji widocznie. 10 odporności na energię może być fajne. Kurde, może być fajne. Albo mogę otwierać trudne zamki. Ale chyba sobie wezmę spostrzegawczość. Tam będę wiedział, na co są odporni lub nieodporni moi przeciwnicy. Okej, no dobra, jeśli chodzi o ten kemping, to ja myślę, że tu już odkryłem wszystko. No to chyba nic więcej mnie nie czeka. Ja sobie tylko usunę tą stację radiową, bo tylko mnie denerwuje. Ja i tak nie mogę tego wykryć. Nie wiem, gdzie to jest. Nie wiem, gdzie to się znajduje. Melon. Biorę melon. No i co? To w takim razie udajmy się do Diamond City i przedyskutujmy z Nickiem zdobyte informacje. Od razu się tam bezpośrednio uda na bazar. Dala od domu, słuchaj, radia agencji detektywistycznej. Okej, czyli może to też jest jakieś do questów coś. Pytanie, gdzie jest ten statek? Nie ma go. Kurczę, myślałem, że będzie. Gdzieś tam chyba mi się kojarzy, że on leciał do Diamond City, bo trailery mnie mogły zwieść kiedyś tam w tym 2014 roku. Czy tam 15, czy tam 16, już nie pamiętam, powiem szczerze. Oj, tak. Dobra, zobaczmy, co tam masz. Może uda nam się pozbyć trochę fantów, które są nam niepotrzebne, zarobić trochę grosza i no teraz to ja będę miał mnóstwo pieniędzy w takim razie. A to sobie zostawiam, znaczy sprzedaję, ale te wszystkie karabiny to miałem je przetapiać, ale szczerze mówiąc bardziej by mi się przydał całkowity koszt. Tak, i to idzie do mnie, akceptuję to. Dobra, a teraz ja bym chciał zobaczyć, co Arturo w ogóle ma w swojej ofercie. Ja jestem w stanie tam podzielić jego przedmioty. On ma dużo broni. Ale one wszystkie są takie średnie. Daje podwójne obrażenia, jeśli cel jest w pełni zdrowy. To może być dobre do składania. A tu mamy jakieś przedmioty metalowe. Też kuszące. Ale nie, no szkoda mi hajsu. Materiały, śruby może. Ale amunicja, amunicję bym sobie wziął. Ale jest za droga, to by lepiej mi szukać tych ołówek. No generalnie jestem trochę pazerą pod tym względem. Tu co mamy? Diamond City Surplus, czyli pewnie coś ze złomem bardziej. To jest jakaś baza. Nie przeczytałem, co on mówi. O, czyli od narkotyków. To raczej nie potrzebuję. Doktor Sun pewnie sprzedaje steampaki, tu mogę sobie zmienić wygląd.
You're 200 years old. Looking pretty good for your age, huh? Okej, dobra, czyli wygląda na to, że jestem znany. Ludzie wiedzą, że mam 200 lat. Spoko. Okej, no my idziemy w takim razie do detektywa Valentina. Tutaj nic ciekawego nie uświadczyłem. Zobaczymy, co nam powie. No i patrzcie, kogo mamy w ogóle tutaj. No tak też myślałem, że o nas mówią. Kurczę, to jest dużo. Okej, okay, wybierzemy tą drugą opcję. Kellogg did have my son. But that wasn't all. He was working with the Institute. He gave them Sean. The Institute? Oh boy. I'm sorry, friend. Truly. That makes things considerably more complicated. No, na pewno. Heck, Nick's a synth and even he doesn't know how to get in. No synth does. Security protocols strip those memories out. No takie, no takie zabezpieczenie jest całkiem dobre, no nie, jak prowadzisz co najmniej moralnie zastanawiające stowarzyszenie. I need to find a way. I've been investigating these creeps for over a year now. The Commonwealth's boogeyman, feared and hated by everyone. Dobra, czy jakaś taka miejska legenda, powiedzmy. Sometimes they snatch people in the middle of the night. And sometimes they leave old synths behind to remind us that they're out there. But to this day, there's one thing nobody really knows. No. Where the Institute actually is, or how to get in. Exactly. But there's one person who has to know, right? The guy who... No tak się składa, że on już nie żyje. Kellogg. Huh. Whatever you're thinking, it doesn't matter. No niestety zabiliśmy go. He's dead. Yeah. Figures the Institute's only man on the outside wouldn't be the type to be taken alive. So, a murderer and a kidnapper gets his brains blown out by an avenging parent. Huh. Be a great ending if we didn't still have the biggest mystery in the Commonwealth. No, masz rację, skoro wiemy, że teoretycznie wiemy, że syn jeszcze gdzieś tam się znajduje. Więc dla nas to nie koniec historii, jak najbardziej, nie, nie, nie. So what now? Gets his brains blown out. Huh. His brains. You know, we may not need the man at all. You're talking crazy here, Nick. Got a fault in the old subroutines? Look, there's a place in Good Neighbor called the Memory Den. Relive the past moments in your mind as clear as the day they happened. Okay, check out the technology. Anyone can get a dead brain to sing. It'll be Dr. Amari, the mind behind the memories. Who's this dowiedzmy Dr. się, Amari? Kim ona jest. No, dowiedzmy. Her life story in person. Let's stay focused. I guess we're gonna need a piece of Kellogg's brain. Enough gray matter to bring to Amari and find out if this is going to work. Jesus, Nick! Gross! Seriously? I know it's grisly, but what choice do we have? We got no leads, nothing. That old Merc's brain just might have all the secrets we need to know. Okaże. Aha, czy ja coś zebrałem? No ale dobra, zobaczmy tą opcję. What exactly do we need, Nick? Kellogg's brain. It's a long shot, but Dr. Amari dobra, to już wiemy. Might be able to get it jump started. See what the old Merc knew. Actually, I think I already have something. Kellogg had this thing attached to his head. We may have just won the lottery. Whether we're riding this crazy brain train or not, we can't all go running across the Commonwealth. So, who's coming with you? I have to go to the memory den either way, if I'm going to introduce you to Amari. But if you want to head there together, just say so. No dowiedzmy, nie, już więcej o zakamarku będzie nie muszę mieć, ale to jest dobra okazja, żeby w końcu wziąć sobie na towarzysza Piper.
I weźmiemy ją i zobaczymy, jak tam nam się będzie podróżowało. A Preston niech wraca do sanktuarium, wiadomo. Trzymaj się, kolego. A ja teraz mam nową towarzyszkę w takim razie i wiemy, że musimy się udać do aż z zakamarku pamięci. Nie wiem, dobre sąsiedztwo, coś w tym stylu. Piper widzę, że się rozgościła, jest jej bardzo dobrze, jest totalnie bezpośrednie. No dobra, ja myślę, że jeśli chodzi o ten odcinek, to chyba mamy wszystko. Ja w następnym na pewno udam się do tego drugiego miejsca, o którym wspominał Nick, razem z tym tą częścią cybernetyki. Ja wam bardzo ślicznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało i widzimy się w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Z tej strony Seses. Hej.